Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, kto jest z nami? Halo. Cześć, cześć. Halo, siema. Siema. Dobry wieczór, Sławek z tej strony. Cześć, Sławek. Ja dzwonię z takiej małej miejscowości Brudzawki i chciałem zapytać o taki, tak powiem, nie znam się za bardzo na angielskim, ale taki game changer, to jest generał Raymond Andrzejczak w ogóle. Mam takie pytanie w ogóle, jak w ogóle się stało, bo ja nie znałem, znaczy słyszałem o generale Raymundzie Andrzejczaku, przepraszam, ale w ogóle bo pan, panie Krzysztofie, mówił, że pan odbył jakby rozmowę kwalifikacyjną z generałem. Tylko że to ja byłem przesłuchiwany. Tak, że to właśnie pan był przesłuchiwany u generała i chciałem się dowiedzieć, jak to się odbywało dokładnie, ale w ogóle i chciałem powiedzieć, że skąd to w ogóle jest tak gość w ogóle? Że kosmita. On w ogóle. Ja wiem, że on nie może mówić w ogóle wszystkich rzeczy, że on musi jakąś tajemnicę dochowywać, ale on w ogóle mówi tak dookoła, ale i tak każdy chce go w ogóle słuchać. W ogóle niesamowity w ogóle człowiek w ogóle, nie? I jak był się wywiad u Roberta Mazurka w RMF-ie, to Robert tam próbował, pan Robert Mazurek próbował coś tam się dopytywać, a pan generał w ogóle tak mu odpowiadał, że i tak każdy chciał to słuchać, a tak za bardzo nie było konkretów, ale i tak on to tak super w ogóle odpowiadał. W ogóle byłem w szoku w ogóle, że w ogóle on to tak super w ogóle opowiadał potrafił to w ogóle opowiedzieć, nie? To prawda. Pierwsze nasze spotkanie trwało chyba ze 2 godziny i jak wyszedłem z tego spotkania, to powiedziałem tam na Open Space do innych osób, że po prostu mamy perłę i internet w tym zakresie, w tej tematyce właśnie został zmiażdżony, bo ten człowiek ma taki dar opowiadania i taki fajny dowcip i taki refleks w ogóle, taki żart sytuacyjny, że jeśli on to przeniesie przed kamerę, to w ogóle wszystkim rozsadzi głowy. Na razie on mało sobie pozwala na różnego rodzaju żarciki z racji na pozycję, którą ma, ale myślę, że raz na jakiś czas spróbujemy porozmawiać w trochę inny sposób, o czym innym i wtedy pokaże nam trochę jeszcze swoje luźniejsze oblicze, ale no, człowiek o niesamowitych kompetencjach i potrafi tę fachową wiedzę sprzedać w taki sposób, żeby po prostu chciało się tego słuchać, co nie jest oczywiste, bo wielu fachowców nie potrafi się odpowiednio komunikować i gdzieś ten nadmiar fachowości sprawia, że to wszystko jest przytłaczające. U pana generała ta jego opowieść jest zawsze bardzo, bardzo lekka, więc to prawda, w ogóle przyjemne są te dni, kiedy on nagrywa jakikolwiek program, ponieważ jako człowiek profesjonalny do bólu, on wraz z panem Sławomirem Dębskim przyjeżdżają tu 2-3 godziny przed programem w ogóle obczaić teren albo usiąść sobie w ogóle z młodzieżą, jak to oni określają, w tym open space'ie i tam usiąść sobie na krzesełku i rozmawiać z ludźmi, którzy mają po tam 20-25 lat i pytać, co u nich słychać i to są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne spotkania dla wszystkich. Tyle jeśli chodzi o pana generała. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz, przepraszam, że tak się wtrącam, ale panie Stawie, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jak wyruszył kanał Zero, to pojawił się też wywiad generała Andrzejczaka w jakiejś stacji tam amerykańskiej czy angielskiej. Chyba chodziło o w ogóle o tą wojnę z Ukrainą. No ten wywiad był wcześniej. Tak, on był wcześniej, oczywiście. I on się wypowiadał po angielsku i on tak mówił, że ci wszyscy tam, co oni tam siedzieli... I że Amerykanie tak nie mówią po angielsku. Dokładnie. I oni w ogóle, słuchali go, jak patrzyli w niego jak jakiegoś Boga, oni w ogóle tylko jego słuchali. W ogóle nikt nie był ważny, tylko on był tam najważniejszy. W ogóle, co za gość w ogóle. Ja jestem w ogóle w szoku w ogóle, że pan go w ogóle, znaczy nie może odkrył, ale że on w ogóle tak mówi, że każdy chce go w ogóle słuchać, nie? Oto... Muszę ci powiedzieć, że troszeczkę nadużywasz słowa w ogóle. Nie wiem, czy ktoś ci zwrócił kiedykolwiek na to uwagę. Przepraszam.
Nie, ale to taki żart. Natomiast jest to ten transfer do kanału Zero, z którego jestem najbardziej dumny. Wraz oczywiście z jego współprowadzącym Sławomirem Dębskim. Że ten duet to jest duet, który był do ściągnięcia nieoczywisty, a fantastyczny po prostu. Dokładnie. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Już tam nie będę tam chwalił za bardzo, bo wszyscy chwalą, ale też już chwalę oglądam. Ale chodziło mi o to, żeby pana generała w ogóle... No wiedziałem, że coś taki jest, ale nie wiedziałem, że tak się potrafi w ogóle wypowiadać. I jestem w totalnym szoku w ogóle, nie? Że to się tak pojawiło. Jasne. Dziękuję serdecznie. Jasne. Pozdrawiam. W ogóle ja też pozdrawiam. Trzymaj się. Na razie. No i od razu kolejny telefon. Halo.